Pole i Hanna, dość daleko. Tak, tak, pięknie się tu jedzie, pięknie się u Was odpoczywa i wspaniale jest spotkać tu kolegów z bezpartyjnych i samorządowców z różnych stron naszej pięknej ojczyzny. Zachód Polski i bezpartyjni zachodu, dolnośląskie, opolskie, zachodniopomorskie, nie wiem, śląskie, przyjechało zaszczepić na Lubelszczyźnie ideę bezpartyjności, aczkolwiek jesteście tu już obecni, a z tym, że no, chyba chcecie nam przekazać to, żeby zewrzeć z szeregi i zrobić coś razem. Tak, chcemy pokazać dobre praktyki, tak? To, co się stało na Dolnym Śląsku, gdzie bezpartyjni samorządowcy współrządzą województwem, mimo że mają niewielu radnych, są tym języczkiem uwagi, to jest do zrobienia wszędzie. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach, trudnych czasach, a może jeszcze będą trudniejsze, bo widzimy, co się dzieje, specjaliści, których bezpartyjni mają w swoich szeregach, są fajną inicjatywą dla obecnych polityków. Polityków, których kariery w partiach są różnie kształtowane i niekoniecznie są specjalistami, którzy dobrze wykonują swoją pracę. A trudne czasy zazwyczaj bywają, są matką i ojcem rewolucji. Czy rewolucja w polskich samorządach, w parlamencie właśnie za pośrednictwem bezpartyjnych może się odbyć? Myślę, że tak. Ja bym życzył sobie, żeby po kwietniu 2024 roku w każdym sejmiku wojewódzkim był przynajmniej jeden radny z bezpartyjnych samorządowców. Nie będzie trochę za mało? To będzie taki początek, taka kropla, która niech drąży tą skałę. Czyli teraz bardzo fajna myśl. To nie chodzi o to, żeby szybko, teraz już garniemy się do władzy, chcemy ją zdobyć, ale mamy pomysł i mamy drogę, tak zwaną ścieżkę. Spokojnie, powoli, rozmowy z samorządowcami, rozmowy z prezydentami, wójtami, mieszkańcami. Przedstawiamy swój program i idziemy po tą władzę zgodnie z naszym planem. My nie chcemy iść po władzy, my po prostu chcemy mówić to, na czym się znamy, mówić, co zmienić, jak uważamy, żeby to ulepszyć. Chcemy też się skupić na trzecim sektorze, na NGO-sach. To są nieoszlifowane diamenty tak naprawdę w polityce. Można powiedzieć, że niewykorzystane do teraz, tak? I przynajmniej w opolskim planujemy na NGO-sach właśnie bazować w naszych szeregach. Czy bezpartyjnym samorządowcom nie jest w obecnych czasach trudniej jednak rządzić, podejmować decyzje, finansować swoją działalność? Znaczy, samorząd powinien być bezpartyjny, bo to, co się dzieje w polityce krajowej, w Sejmie, przenosi się niepotrzebnie na sprawy lokalne. Chodniki, drogi, szkoły są bezpartyjne tak naprawdę i to, co mamy na wiejskiej, tak naprawdę nie interesuje mieszkańców danej miejscowości. Świetna myśl. Kongres w Hannie zbiega się z protestami w Warszawie. Tam również samorządowcy protestują przeciwko temu, co robi obecna władza. Jak do tego się odniesiemy? Tak, samorządowcy protestują, mają słuszną rację. Jest wiele niewiadomych, które czeka samorząd. Znikają pieniądze w budżetach samorządów, które są generowane przez PIT i CIT i tak naprawdę już chyba od 2 lat nie ma rozwiązania, nie ma legislacji, które by zabezpieczyły samorządy przed tym, co się dzieje. No a teraz dodatkowo widzimy, że sytuacja zagraniczna, tak, geopolityczna wpłynęła na to, że coraz więcej problemów przenoszonych jest na samorząd. I myślę, że słusznie, że protestują, tylko chciałbym, żeby ten ruch, który protestuje, dał też jakieś alternatywy, bo sam protest dla protestu może jest słuszny, natomiast no, protest powinien wskazywać też pewne drogi, rozwiązania, które by można było zastosować w samorządzie. I wtedy myślę, że ten proces, czy te działania rozszerzyłyby się na inne związki samorządowców i byłoby to skuteczniejsze. Droga energii, ale ja może zapytam o coś innego.
Jak samorządowcy odbierają pomysł, żeby sprzedawać węgiel? Ja sobie w Białej Podlaskiej wyobrażam, że na przykład BCEK, Bielackie Centrum Kultury, będzie z tyłu siebie na swojej centrali miało taki skład węgla i będzie sprzedawało ten węgiel. Znaczy, pomysł poroniony, czy jednak warto się na nim przyjrzeć? Pozostawmy sprzedaż przedsiębiorcom tak naprawdę, tylko zapytajmy, gdzie ten węgiel, tak? Jeżeli widzimy pociągi wyjeżdżające z węglem za granicę w tych trudnych czasach, to się zastanówmy, dlaczego te pociągi tam wyjeżdżają, jaki węgiel eksportujemy, a jaki węgiel importujemy. To jest podstawowe pytanie, natomiast kto nim będzie handlował, a może i nim będzie handlować wojsko, tak? No, też może to się ostatecznie tak. Ja widzę na przykład wojska ochrony wod, tak, który jeździ węglarkami. Nie, to można dojść do wielu absurdów, tak? Nie chciałbym ironizować, ale. No, w ciekawych czasach żyjemy. No niestety tak. Bezpartyjni są pomysłem na to, aby to trochę jednak uporządkować. No myślę, że tak, że wreszcie powinniśmy wyjść z naszej strefy komfortu i zająć się polityką. I nie możemy mówić, że polityka nas nie interesuje, bo polityka bardzo się nami interesuje i szczególnie będziemy to mieli tego przykład w przyszłych wyborach parlamentarnych, no i w wyborach samorządowych na wiosnę 2024 roku.